Doberek, witam Was bardzo, bardzo gorąco i przychodzę do Was takim szybkim holem. Nie chcę mi się nagrywać go na Insta Story, chciałabym, żeby on jednak był uwieczniony, bo kto wie, może czymkolwiek byście się zainspirowały, byłoby miło. Na sobie mam oczywiście koszulkę, którą sama sobie stworzyłam. Można nosić tak, można nosić tak. O koszulkach już wiecie, to już jest temat taki gorący bardzo, ponieważ bardzo dużo wiadomości od Was dostaję, odkąd wstawiłam zdjęcia z moimi tymi przeróbkami. Tak to wygląda. Pokażę Wam w ogóle. Zobaczcie, ona ma właśnie, bo dzisiaj mam jeszcze takie spodnie, co prawda spodnie ja nie robiłam, ale to są takie fajne i do nich właśnie mam bluzę w tym samym kolorze, z takimi wyciętymi fajnie kolanami, ale co chciałam Wam pokazać, właśnie te wycięcie. Z tym, że nie pomyślałam, bo tu była metka i może trochę gdzieś prześwitywać, ale uwierzcie mi, że do leginsów właśnie, do czegoś, co jest obcisłe, naprawdę, naprawdę super, super, super to wygląda. Ja oczywiście witam się z Wami w moim środowisku naturalnym, czyli w... Wszystko, co w tyle jest, to są moje takie rzeczy, które po prostu no, używam. Tutaj są koszulki, które są do przerabiania i co jest przerobione. I tu jeszcze sterta koszulek, która jest, zobaczcie, no, to wszystko będę chciała przerabiać. Także, no, wzięłam się za DIY, a co? Ale nie o DIY, chcecie też filmik z tymi koszulkami. Ja się zastanowię, bo ja się dopiero uczę, więc ciężko też mi będzie od razu jakby odtwarzać Wam tak fajnie na pamięć wszystko, co sobie pociachałam, bo mam kilka opcji, ale potrzebuję też jakieś, jak one się nazywają, akcesoria, jakieś sprzęty do jetów, do ćwieków, do cyrkonii, bo mam... tyle pomysłów, a potrzebne są mi, wiecie, środki. No, także przejdźmy do holu, żeby nie przedłużać. Nie chciałabym, żeby to był długi filmik. Będzie on pomieszany, bo ja wrzucałam wszystko do siatki, ponieważ ja nie miałam zbytnio dużo czasu na zakupy, więc wszystko było, można powiedzieć, że w locie. Oczywiście spodnie wzięłam, bo były na wystawie, weszłam po prostu bez przymierzania, wzięłam w rękę i wyszłam, znaczy oczywiście zapłaciłam. Jeszcze wcześniej, bardzo proszę, uciapaka za piątaka, takie spodnie, ja oczywiście z zamiarem jeszcze może ich dopracowania, ale bardzo mi się spodobał zamysł, ja kiedyś miałam takie dżinsy, tylko już były na mnie za luźne i chyba do kogoś powędrowały, takie o, z takimi właśnie tutaj fajnymi ćwiekami i rozcięte na... Proszę bardzo, i rozcięte na kolanie. Być może ja sobie jeszcze to bardziej pociacham. Zobaczymy, może z tyłu jeszcze sobie coś podorabiam, jakieś dziury zrobię i myślę, że będą fajnymi spodniami. Jeżeli będą niezbyt na długość, to sobie je też podwinę. Zobaczymy, coś pomyślę. Także spodnie to rzecz pierwsza za piątaka, tak jak mówię. Czekajcie, tu będę sobie trzymać parę minut. Tą świeczkę, świeczka moja ulubiona, mój ukochany zapach w ogóle, chyba z całej w ogóle, z całego sklepu Janki. No po prostu kocham ten zapach, słuchajcie. To jest Yankee Candle Riviera Escape. Oczywiście taka wąska, duża świeca z 22 na 10, na 9,99. No słuchajcie, mega. Gdybym miała więcej kasy na wydanie takie, o, uwierzcie mi, że wzięłabym przynajmniej jeszcze jedną, żeby po prostu mieć na zapas, bo to jest 50%, słuchajcie, ceny. Także ją zakupiłam. Nie powiem Wam, jak się nazywa ten sklep, ale coś na wzór Double H Smith, tylko ten taki, ja nie pamiętam, no chyba, że poczekajcie, chyba, że paragon bym znalazła, to może Wam, nie, to na pewno nie to, o, to chyba to. Tak, z 21,99 minus 12, słuchajcie, minus 12 funtów, 9,99 i to jest Rayman w tym sklepie z takimi rzeczami, słuchajcie, biurowymi i tak dalej. Także polecam Wam zajrzeć, bo naprawdę świetna promocja. Mega się cieszę. Wilko, za chwilę tu będzie coś z Wilko, już nawet nie pamiętam co. Przejdźmy może tutaj, bo wystają one mi bardziej. Primark. Dobra, zakupiłam Garnier Skin Active Micelarną wodę, ponieważ moja się ta właśnie z Eveline kończy, już prawie, że się dękuje, więc zakupiłam wodę mineralną, taką mineralną, dobrze, że nie mineralną, micelarną oczywiście, no i tutaj jeszcze właśnie przyniosłam z dołu mój tonik, który właśnie używam tutaj namiętnie, woda tonizująca z minerałami Magmy, Matcha Tea Water. Super, fajna, taka orzeźwiająca, odświeżająca. Tu mam rzecz z Wilko, chyba. Nie, to nie było z Wilko. Czy było z Wilko? Ja już nie pamiętam. Precision Craft
knife, czyli knife, taki nożyk, nożyk będzie mi potrzebny do ciachania ciuchów. No, zobaczymy, jak mi to wszystko tu powypala. 5 funtów. Kolejna rzecz w Wilko, to nie to. To chyba. Super glue, taki jakiś w penie, czy... Taki perfect pen i to jest, słuchajcie, klej po prostu, uniwersalny klej, niby do wszystkiego, zobaczymy, czy nada się do materiału, to mnie ciekawi. Będę chciała też się zaopatrzyć w ten taki glue gun, ten hot glue gun taki, wiecie, ten taki na gorąco klej do ciuchów, ale Tomasz właśnie go ma, więc być może mi go przywiezie, jak nie zapomni, w weekend. Więc póki co zakupiłam ten, jeszcze zakupiłam Daisy. No, to właśnie zakupiłam. No to dajemy kotowi. Patrzcie. Aż się boję. Uwielbia, uwielbia, także wzięłam kociakom moim te takie smakołyki za chyba 80 pi, słuchajcie. Sorry za hałas, to po prostu pies u sąsiada się użera. Cicho! Dobra, jedziemy dalej. Rzecz kolejna to już jest z Primarka, słuchajcie, funt 50. Taka bomba ładna, stożkowa, zobaczymy. Dalej masażer do twarzy. Ja szukałam tego takiego z kamieniem, ale nigdzie nie widzę, nie chce mi się szukać online, więc póki co to musi mi wystarczyć. Popróbujemy. I słuchajcie, rzecz, którą po prostu stojąc w kolejce do kasy, to leżało gdzieś tam całkiem sobie z boku. Taka żarówka. Żarówka, w której są w środku LEDy. Ja z zamysłem ją kupiłam tutaj na stół, ponieważ naprawdę tutaj jest dość ciemno, światło jedno jest na środku i naprawdę, uwierzcie mi, ono w ogóle jakby nie daje światła tam, gdzie jest stół. Że z 6 na 3 i tylko dlatego wzięłam, bo gdyby było za 6, to bym nie wzięła. No i oczywiście co? I kolejne bluzki, bluzki do ciachania. Bluzki są po 2,50, to nie muszę mówić. Wybrałam taką, ją zrobię. Tutaj kolejna, taka jednolita, pomarańczowa. Taka ładna, też z nią coś zrobię, też 2,50. I trzecia, też biała, nie wiem dlaczego białe wszystkie wybrałam. Taka o, z Kalifornia, coś tam. Także będziemy ciachać, będę przerabiała kolejne tutaj bluzencje. Lecimy dalej, słuchajcie. Mogę wyrzucić, bo kurtki nie byłam pewna dla Gracjana. I jeżeli będzie nie tak coś z rozmiarem, to mogę ją zwrócić. Także lepiej, żebym trzymała paragon ze sobą. Kupiłam mu takie spodnie, bardzo mi się podobają, podobne do tych, co mu kupowałam Moro. Takie tutaj oczywiście ściągane w pasie, na dole zwężane, fajne takie, khaki zielone. I one były, słuchajcie, nie wiem z ilu. Nie wiem z ilu, bo oberwana jest cena. Czekajcie, czy pod tą ceną jest jakaś cena? Chyba 12, nie, tu jest 5 też. Nie wiem, jaka była ich uprzednia cena, ale chyba 12 albo 11. W każdym razie za 5 funtów takie spodnie. Wspomniałam się o kurtkę, a kurtka jest świetna. Jest na 8-10 lat i jest przeceniona z 20 funtów na funtów 10. Taka jak te flaki, czy jak to się tam nazywało. Taka, obawiałam się tego tutaj o rękaw. O rękaw się obawiam, bo nie wiem, czy nie będzie za krótki. Zobaczymy. Taka z takimi, widzicie, duperelami. Tu jakaś literka A. Tu jeszcze jakiś, wiesz, piłka jakaś, czy tam coś. Jakieś napisy, srisy. Także fajna taka. Zobaczymy, czy będzie nagraciana. Dobra, on jest szczupły, co prawda, tylko wysoki, jak na swój wiek. Chodź tu, bo ty chcesz witaminkę cały czas i się tu kręcisz. No, ona chce witaminkę, patrzcie, cały czas, o. Skakuj. No, skakuj. No. Oczy ma takie, słuchajcie. No. To, także to by było na tyle, słuchajcie. Taki cały mój właśnie shopping. Niewiele, ale same konkrety, same takie prawie, że konkrety, to co chciałam. Jechałam w ogóle z zamysłem znalezienia pasmanterii, nie znalazłam. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że czymkolwiek Was zainspirowałam. Ja się z Wami żegnam, idę sobie wziąć coś zimnego do picia, jakiś żelazo sobie rozłożę. Co sobie? Rozcieńczę? No, wiecie, o co chodzi. No, także rozrobię sobie żelazo. Czekajcie, bo tu Daisy mam macha ogonem. Nie wolno Daisy machać ogonem. Nie wolno. No, moje koty. No, także my się z Wami żegnamy, idziemy jeść witaminki, Daisy patrzy przez okno, bo kot szczeka w dzieciaki i się robią niebieskie oczy.
No, także ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko, dzięki wielkie za chwilę uwagi. Pozdrawiam bardzo gorąco, trzymajcie się, do usłyszenia. To był krótki holik, bajo!